Hej, cześć wam wszystkim ludzie, z tej strony Rodak, a to jest kolejny odcinek Saints Row the Third. I jak tutaj widzicie, jak pamiętacie w poprzednim odcinku, przejęliśmy sobie ten Melinę. Ja sobie teraz ją ulepszę, ponieważ jest to Fortesa, to jest specjalny budynek, których jest chyba tylko 4 w Steelport. I tutaj można je ulepszyć i za 20 tysięcy dostaniemy cotygodniowo większy hajs co godzinny z dzielnicy, premię do szacunu, amunicję w składzie broni i limit przelewu. Ja sobie to wezmę, bo w sumie czemu by nie? Tak. I ta muzyka w sumie jest zajebista, która towarzyszy temu tej modyfikacji. Dobra. Limit przelewu dochodu z miasta zwiększony za ulepszenie HD w mega burdelu. No. Premię 10% do cogodzinnego z dzielnicy, premię do szacunu, amunicja, o 10% amunicji więcej w składzie, dobra. Następne ulepszenie jest za 40 tysięcy, zatem no, na to to już musimy trochę więcej zabulić. A ile w sumie hajsu mamy? Mamy 7 tysięcy. Wiecie co? Ja sobie jeszcze raz skorzystam z Meliny, polecę na lądowisko. Wezmę tego Vultura. Kurde, mógłbym tej muzyki z chaty słuchać godzinami, naprawdę. Co ja tu chciałem? Chciałem chyba jechać do sklepu z bronią, zatem płyńmy, lećmy naprzód. Oh yeah. Albo w sumie, skoro już tutaj i tak jesteśmy, to zróbmy użytek z tego helikoptera. Kontrolem się zniża, tak? Tak, dobrze. Pyr, 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 pyr. Zróbmy użytek z tego helikoptera i wyeliminujmy jakiś tam gang, który się tutaj pojawia, tak? Siema. Jeb, 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 jeb. Żaden się tego nie spodziewał. Dostaniemy za to hajs przynajmniej. Dobra. Jeb, 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 jeb. Zrobimy tutaj istny chaos. Tutaj gdzieś niedaleko jeszcze było. O, dokładnie, tutaj. Zawsze hajs zdobędziemy. Co oni w ogóle sobie próbowali? Jako już mamy ten helikopter, to trzeba go wykorzystać, tak? Przecież te rakiety... My za nie płacimy, tak? Nie możemy pozwolić, że... No kurde, no... W cieniu naszego mega burdela się będą tutaj buntować, no nie doczekanie ich, no. Szanujmy się. Dobra, tutaj już jebło. Tutaj jeszcze sobie kupię tę posiadłość w sumie. Za zarobione pieniądze z zabijania ludzi. Brzmi dobrze, tak? Dobra, jeb, 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 jeb. Dobra, chodźcie tu. Chodźcie tu, kupujecie. Melina narkotykowa. Dobrze, że od razu nam mówią, co to jest. Nas nie obchodzi, co to jest. Ważne, że można to kupić. Zdychaj, babo. I wy myślicie naprawdę, że wy mi da... Przeżyła? Już nie. Dobra, nie mam na to czasu. Czasu ani chęci. Wsiadaj, boss. Gdzie ty wsiadasz? Halo, szefie. Naprawdę nie możesz do tego wsiąść znowu? Wsiąść znowu? No. Już się bałem. Pyr, 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 pyr. Vulture. Okej. Okay. Zatem przejdźmy te prowincje. W ogóle fajnie, że ta prowincja jest tylko dzięki nam, tak? W sensie tylko ten burdel. No, no fajnie, no. Nie powiem. Dobra, tutaj mamy następne. Du, 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 du. Te operacje gangu najłatwiej zlikwidować i przy okazji zarobić, bo to nie trzeba się za dużo natrudzić. Dobra. Zdychajcie, szmateksy. Pyr, 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 zniżamy swoją wysokość. I oni się pochowali, a tu! Lubię to. Całkowita dezintegracja. Tutaj przejęliśmy, tutaj mamy jakieś nieznane działanie, polećmy je odkryć.
Szmyru, szmyru, szmyru. Tutaj coś jest. A, operacja, walenie z czołgiem. Dobra, to na razie mi się tego nie chce robić. Tutaj jeszcze mamy operację gangu jedną. I potem zrobimy jakąś misję. Ale wcześniej jeszcze polecimy do sklepu z bronią. Kurwa, pancerna brzoza. Przeciwpancerna. Przeciwlotnicza bym powiedział jeszcze. Dobra, no to skoro tak się sprawy mają, no to zrobimy sobie ten pancerny chaos teraz. Musimy odrobić to, co straciliśmy płacąc za lekarza. Jeb. Jeb. Nie lubię jazdy czołgiem, bo dziwnie się tym steruje. Czołg jedzie tam, gdzie jest lufa. To jest takie niewygodne bardzo. Dobra, zdychajcie, wy ćpuny pierdolone. Nie wiem, czy to był zombie, czy co, ale... Jeb. Dobra, za 5 kafli dostaję za każdego takiego. Nice. Dobra. Trzeba utrzymać combo. Bo już prawie połowę zrobiłem. Patrzcie, jak to wszystko łatwo przychodzi. Fortuna. O! A, myślałem, że to był ambulans. Myślałem. Myślałem, że za zabicie rannych będzie więcej hajsu. Pomyliłem się. Dobra. Chodźcie tutaj. Ten czołg na szczęście jedzie tak samo dobrze w tył, jak do przodu. Zatem nie ma co się martwić, że jedziemy tyłem. Solidna francuska konstrukcja, tak? Szczyt francuskiej myśli technicznej, samochodowej, pancernej. Dobra, ja już chyba mogę skończyć, bo... Co? I tak więcej nie zarobię. Chociaż nie powiem, miło się strzela. Dobra. Dla mnie starczy. Dostałem 2 kafle, jakiś tam szacun mi znowu wzrósł. Tak, tak, pancerny chaos na mapie. Dobra, dobra. O, tutaj już nam wskazuje, że możemy coś kupić. Zatem kupmy to. Dziupla kędziora. Dziupla dealera, tak? Dobrze odmieniam ten slang. Dobra. No, już przejęliśmy większą część. Przechwyt. Czy ja to chcę robić? No, tak średnio. Ale znowu pancerny chaos chcę sobie zrobić. To na pewno. Romantika, romantika, ekscelencja, coś tam, coś tam. Przechwyt zrobimy po tym. Ten odcinek chcę poświęcić tak, żeby przejąć w większości te dzielnice. Bo można się sporo wzbogacić na tym. I wiecie, warto po prostu. Wow, Jezu, jak ten ręczny zadziałał jak nitro. Nie nitrozyniak, tylko wiecie, N2O. Nitrogliceryna. O, muszę zarobić pół kafla. Pół bańki, nie pół kafla. Nothing is impossible, but this is very hard. Chociaż w sumie zarabiam dużo, niszcząc. Ale w sumie, jak będą przylatywać do mnie helikoptery wojskowe i te mniej wojskowe, to może być. Nie ma to jak być helikopterem, który dostał z czołgu, to... I to jeszcze z głównej lufy, to jest trochę upokarzające, ale co ja tam wiem. Dobra, ja wiem, że ci snajperzy będą mi uprzykrzać życie. Zdychać. Frajerzy. Tutaj już mi coś jebło, tam już coś jebło. Traciłem na ciebie pocisk czołgowy. Zdychaj. Patrzcie, już zarobiłem 400 tysięcy. Zdychaj. Dobra. O! Wojskowy. Jego trzeba się wystrzec. Ojoj. Chyba ktoś go popsuł. Dobra, wojsko już mi tu przyjechało, żeby mnie zniszczyć. No, w sumie mogliby go wysłać od razu. Widząc, że kurwa czołg jedzie, tak? No, ja się nie znam na manewrach wojskowych. W sumie to już kombo może mi zejść, bo więcej i tak nic nie zrobię. Znaczy mogę, ale po co? Zrobiłem misję. Nie wiem, ile mi to zajęło. 30 sekund? 40? Max?
Więcej hajsu, dobrze. 18% kontroli nad dzielnicą. Okej. Gdzie ja jestem? Tu. To sobie mogę sobie kupić sklep z ciuchami, które widzę na minimapie, ale to tam szczegół. Szczegół jest nieistotny. Najważniejszy jest cel. Co tu mamy? Planetę Świętych, czy... O, nie znam tego sklepu. Wybierzmy się tam zatem. Może coś fajnego zobaczymy. Chociaż już mi się nie wydaje. Skórka i koronka, czyli co? Jakieś do Essexów? A, już widzę. Sadomaso. O, to się bardzo źle skończy. Kas motocyklisty, antenka. Specjalne są... O, jest... Motocyklowe okulary przeciwsłoneczne. Ładne, nie powiem. Ja mam takie. Znaczy podobne. Okulary z boczucha. Aha. Zakrywające całe pole widzenia, ta? Górna połowa. Bluza z kapturem. Tylko ja szukam męskiego czegoś. A tutaj są same takie żeńskie, bym powiedział. O. O! Kurtka motocyklowa. Bardzo ładna, nie powiem. Tylko... To jak na fioletowo by było. W sumie można by to pokolorować. Ale mi tak dobrze jest z tym, co ja mam, że ja naprawdę nie potrzebuję. Ja wyglądam w tym, co jest. To nie oszukujmy się, zajebiście. No, ja, jasne. Wyjdź. Ja nie będę już szukać ciuchów, bo w tych ciuchach wyglądam zajedwabiście. No nie oszukujmy się. Wyglądam świetnie. A, kupiłem to już, dobra. Jak kupiłem, to spoko. To teraz do Liza... nie mam hajsu. O, nie. Kasa już też mi nie przyszła. O, nie. Znaczy, dobra, no to Zimos. Łódź z dziwkami. Port. Jezus Chrystus. Hold on a moment, see. If you want to hurt the Morningstar, they have a shipment of girls coming in soon. I sent you the boat information. If you... Hold on. Hold on. Who is this? Viola De Winter. You were with Loren on the plane. Don't you run Morningstar now? Leci w radiu brzydka muzyka, nie chcę jej! But I'm trying to help you. Then I should jump because you say so. You should jump because it helps the Saints. Seamus, get Pierce. Change your plans. O, dobra. Już się bałem, że nie będę mógł zmienić tej radiówki. Ale na szczęście się udało. Dajcie mi tu. Myślałem, że będzie bardziej żywsze. W klimatach takiej, wiecie, dynamiki. Czegokolwiek. Tu chuj. Dobra, niech będzie to. Techno zawsze na propsie, tak? Chociaż nie powiem, motocykl mógłby jechać troszeczkę szybciej. Ale już nie będę narzekać. Cisnę z maksymalną prędkością i tak jestem szybszy niż ktokolwiek na tej autostradzie. Chociaż w sumie bryka policjantów brzmi dobrze. Ale to już dobra. Jeba. Dzień dobry. Myślę, że się polubimy. Brrr. Temptress. Kurde, to auto jedzie tyłem szybciej niż ten motor. Fajnie. Napęd na tył. Dobra. Czyli pcha. Niezbyt fajne. Wolę napęd na przód. Chociaż w sumie tył też jest dobry. Teraz nie wiem, czy napęd na tył to jest chyba dobry do driftów, co nie? Tak mi się wydaje. Uj. Myślałem, że uda mi się przycisnąć. Jeee, takie ładne auto zniszczyłem już. Nieważne. I tak z nich nie korzystam prawie. Dobra. Nie wiem dlaczego. Aha, no bo zmieniłem auto. Jezus, a ja się zastanawiam, czemu mi się radio zmieniło. Chwila, ja tu już chyba byłem. Jestem pewien, że tu byłem. Skinzy. O Jezu. Silnik na szczęście jest z tyłu. Zatem po tym poznasz prawdziwego... Prawdziwe sportowe auto, tak? Silnik z tyłu. Każdy tak ma. Ferrari, Lamborghini, Maluch. Każde sportowe auto ma... Super samochód ma... Silnik z tyłu. Absolutnie każde. Dobra, jakoś dojechaliśmy. Cudem. Aż wysiedliśmy drugą stroną. Dobra, jest jakaś łódź. Podobno, którą mamy przejąć. Z dziwkami. Jeszcze lepiej.
pussy on that thing. And once it's ours, the Morning Star sex operation is done. How you gonna move all the bitches? Nah, just let me worry about that. Now let's go. I want to meet my new employees. Tak, dobry koniec, patrzysz. Nie ma co. W ogóle jest 1:30, ja to nagrywam dla was na 20. Jest to trochę zmulony. Sorry. Stres pourazowy. Tak. Żeby nie wysadzić tej łajby. Dobra, wjeżdżamy tu. Fuck yeah! Udało nam się, a nie wiedziałem, że się uda. Dobra. Kurde, miałem odwiedzić sklep z bronią i w końcu tego nie zrobiłem. O! Chyba już nie muszę. Ale amunicji. No. Fajnie, że tylko granaty. Epic. Dobra, to ja już wyjmę karabin. Bo w sumie pistoletu to tu nie uświadczę. O, zdecydowanie się to przyda. Kiedyś tam. Dobra, odszukaj kontenery z dziwkami. Siema ziom. Próbowałeś mnie zastrzelić, no coś ci nie wyszło ewidentnie. W ogóle każdy ma chyba wyjebane, że tu jestem. Tak odnoszę takie wrażenie. Dziwki? Nie. Ja naprawdę wolę nie wiedzieć. Dobra, gdzie ty jesteś? Chodź tu. Dobra, chodź tu, chodź tu. O, tu są dziwki, ja to wiem. Tak, chociaż dwie. Nie ma za co. O chuj. Nie, 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 nie. Co to mnie tam skoczyło? Dobra, nie zniszczysz mnie. Jesteś za gruby. Walka z brutalem. Bez muzyki to już nie to samo. Kurwa, ładuj to szybciej. Dobra. Padaj. Trzeba sobie zaupgrade'ować ten karabin. Naprawdę. Dobra. Padł. Tutaj na pewno nie będzie dziwek. Wiedziałem. Dyby. Seksualne. Tak, ja też nie chcę. W ogóle oni są jacyś chyba przyćpani, naprawdę. Oni ćpali mefedron, wciągali kreskę nosem czy co. Nosem, no bo czym kurwa, uchem. Oni są tak przymuleni, że to się nie dzieje, tak? W ogóle nic nie atakują. Ugh. Co to jest w ogóle? Czy to jest... stół ginekologiczny? Tak mi się wydaje. No to wygląda. Nigdy nie byłem na stole Kurwa, zapomniałem. Naprawdę, jest 1:30. Nie oczekujcie ode mnie jakiejś... ginekologicznym. O, tak. O kurwa, nie załadowałeś tego, Bencfale. Niech się życie odładuje chociaż. On tu wchodzi. O, ciota. Jeb. On mnie nie może trafić. Frajer. Wykończ brutala. Dobrze. Jeb. Dobra, bierz to działko. Podnoś. Nie wiem na chuj na monę, ale... Halo. Dźwięk się zbugował. Nie. Halo. Strzelają! Dobra, siema dziweczki. Przybyłem. Dźwięk się karabinu zbugował! Nie! O! Dawaj. Nie pytaj, tylko bierz. Jak dają, to bierz. O Boże! Nie, to było złe. Dobra, siema. O, odbugowało się.
Tak myślałem w sumie. To nie może być aż takie trudne do zrobienia. Może jak zacznę strzelać, to się dźwięk odładuje. I się odładował, no widzicie. No. Dostań się na północną platformę, nic prostszego. O. Oho! Yeah! Dobra, jest dobra muza. Pewnie tak naprawał kto z kich, ale to już jebać. Dobra, akcja się dzieje. Dobra, spadają. Zabiłem już 800 ludzi, dalej jestem niekarany. Nawet mnie policja nie goni. Śmieszne. Dobra, chodźcie tu. Jep. Jep. Opcje, muzyka, dźwięk. Nie, jest dobrze. Dobra, nieważne. Myślałem, że jest jakoś ściszona. Ale ona jest tylko tak w tle. Dobra. No dawaj, dawaj, strzelaj. A ty co? Patrzcie, jaki jebaniec. Jak się skradał. Gdzie ty jesteś? Dobra, zaczyna być ciekawie. Osiągnięto maksymalny szacun tej dywersji. To dobrze. Dobra, zanim oni zaczną się desantować, ja może zniszczę pozostałe. O, siema. Oni naprawdę myśleli, że mogą mnie powstrzymać. Oni byli bardziej bezpieczni w tym helikopterze. Nie mówcie, że to mi się stało. Nie mówcie, że znowu się zbugowało to, co ja kiedyś miałem. No najwidoczniej. Gdzieś tam jest jeszcze. O. Siema. No zbugowało się, no. Mam. Teraz co tu zrobić? Mam do nich płynąć? Czy co? No bo muzyka sobie gra, fajnie, ale no... Znowu się zbugowało to. Jak wcześniej grałem w Saints Row tak prywatnie, to też się zbugowało. No i co ja mam zrobić? Czekać łaskawie, aż przylecą? Popłynąć tam do nich to chyba nie mogę. Bo A, nie mam czym, B, nie da się. To jest teren misji w ogóle. Chociaż... Czekajcie. Przekonamy się. Płyń. Ale nie tu. Tak, tutaj, tutaj. Dobrze. Popłynę tam do nich. Pewnie będę miał, że... no właśnie. Dostań się na statek. No się zbugowało, no. Od punktu kontrolnego. Teraz się nie powinno zbugować. Północna platforma. No, to dawać. Dobrze. Jebany assassino. Mam nadzieję, że teraz się nie zbaguje, bo będzie kiepsko. Dobra, jeb. Tu jest helikopter, trzeba go zniszczyć. O, halo. Dobra, padł. Tutaj się skrada jebaniec. Wcześniej mi szło lepiej. Dobra, padli. Bez przybliżenia, bo po co? Ten się próbował skradać. Dobra. Jeb. Po co strzelać bez sensu? Kurde, czuję się naprawdę jak niemieccy żołnierze podczas pierwszego desantu na Normandię, co nie? Tak strzelam, zabijam, jest śmiesznie. Ci, wy nie zlecicie, nie? Nie tym razem. Wy też, nie?
Dobra, ostatnia ammo. I widzicie, już się odbugowało. Przyleciał. Chodź tu, chodź tu. Kazałeś na siebie długo czekać. Dobra. Wszyscy, Zimos. Chyba. O, Pierce, wreszcie się odezwał. Okej. Dobra, jest Pierce. Z licencją pilota, jak widać. Aha, fajnie. Może damy im... A w sumie po co? Dobra, jest śmiesznie. Jep. Aha, to jest taka rakieta. Okej. Mi pasuje. Maksymalnie ulepszona, tak? Te dziwki tak latają. Dlaczego im nie daliśmy wsiąść? To pełna. Już nie mówię o zamykaniu drzwi, ale żeby wsiadły. Nie wiem, goniły nas czas? Ale żeby aż tak? Dobra, nieważne, jest śmiesznie. Strzelamy się. To jest ważne. Nie no, z namierzaniem celów, to jest easy. Tato ma niezapomniane wrażenia. Przynajmniej. O, tam się strzelają. Ue. To ludzie Kilbane'a. Pierce, może byś tak wleciał nad wodę? Dobry plan, co? Znaczy nad miasto, a nie nad wodę. W sumie nad miastem to rakietnice z motorówek cię nie dosięgną. Chociaż co ja tam wiem, prawda? Dobra, tutaj nie potrzebuję namierzania. Ale dla tylko tylu dziwek się tak poświęcać? Przecież więcej można znaleźć na ulicy o zmroku. Bez przesady. Chyba, że one są jakieś ekskluzyw czy coś. Łe! Patrzył won. O, trafiłem jakimś cudem. Lel? Kto do mnie celuje i gdzie? A tu! Patrzył. Dobra, trafiony. Wow, trafione, dobra. Jep. A, jebłaństwa. Dlaczego oni wszyscy mają... Dlaczego oni wysłali takie siły na, nie wiem, 8? Ile tam było? 4 kontenery, każde po 2? Po 8 dziwek. Naprawdę. Nie czaję tego. 8 dziwek. Jak ta rakieta poszła? 8 dziwek. Oni tutaj połowę armii swojej zaciągają. Nie rozumiem. Niech ktoś mi to wytłumaczy. Oczywiście, nie mówię, że nie spodziewałem się oporu, no ale no... Aż takiego? A, bo te rakiety lecą... A, dobra. To już się wszystko wyjaśnia. One lecą po prostu za celownikiem. Albo nie. Jak chcą, to lecą. Patrzą. Ty, helikopter, no. Pierce, długo jeszcze? Odcinek chciałbym kończyć. Dobra, jest telefon, odbierz. Wybór moralny. A, zapakowaliśmy je do tego. Do burdelu albo siedziby. Dostarcz dziwki jutrzęce. Albo do burdelu. Nie no, nie po to je brałem
je broniłem przez ten cały czas, żeby teraz je oddawać jutrzęce. Ja chcę hajs i to dla mnie, a nie dla jutrzenki. Hajsu aż tak bardzo nie potrzebuję, tak jednorazowo. Dobra, dawaj mi ten. Aha, to już, tak miałem po prostu wybrać, a nie dojechać, okej. What the hell were you thinking, Mary? It just seemed like a waste to lose all those girls. I am the general. I'm the czar. I'm the walking apocalypse. And I make the decisions, not you! My bad, mate. So what happens now? Ah, we buckle down! We focus. We don't do a run-in, we hit him with a Montreal screw drop. Yeah. Yeah. That's it. Now listen up. My esteemed colleagues, the time is now. We have deployed Stag to Steelport. Zaczyna się. Leci do nas Stag, a to oznacza nowy akt. W rozdziale naszych przygód. 18 poziom. Premia, tak jest. Opiekę nad dziwkami. Tylko 8, no ale 1000 dolców. To dużo. Odblokowano, spoko loko. Pytę jeża, trzeba je ułożyć. Dużo achievementów nam naszło. Mam 15 tysięcy, ja to wydam na zdolności. Kurde, nie mogę. Na coś? Cokolwiek? Wzmocnienie 2. Zdrowie gracza zwiększone. Regeneruje się szybciej. Za mało hajsu. Dobra, to zrobię jakieś tam misje poboczne. Nie wiem, czy na odcinku, czy nie. Zobaczy się. Ale ja się z wami żegnam na tę chwilę. Odcinek był wystarczająco długi. 32 minuty. Zrobiliśmy kilka fajnych misji. Było dużo rozpierdolu, czyli to, co cygryski lubią najbardziej. Do zobaczenia. Trzymajcie się. I cześć. Pa, pa.